Fundacja została założona 31 marca 2011 roku przez trzech specjalistów. Cele fundacji to działanie na rzecz osób z doświadczeniem chorób psychicznych. Działamy antystygmatyzacyjnie, antyautostygmatyzacyjnie i staramy się naprawiać polską psychiatrię. No, dążymy do tego, żeby ta pomoc była natychmiastowa najlepiej, w takich ekstremalnych warunkach. Te działania udają nam się, no, na przykład dzięki kongresowi, pierwszemu kongresowi zdrowia psychicznego, który miał mocny wpływ na uruchomienie pilotażu centrów zdrowia psychicznego, gdzie na taką pomoc czeka się maksymalnie 72 godziny. Kongres jest takim podmiotem, który tworzą i specjaliści, ale również osoby po kryzysach psychicznych, czyli mocno się angażowały w to, żeby ten kongres powstał. Między innymi ja po kryzysie psychicznym przyszedłem i działam. Więc no to jest taki podmiot, który no działa mocno, tak łączy, też wbrew stereotypom, psychiatrów razem z pacjentami i rodzinami. To jest bardzo cenne.